Cześć, tu Łukasz i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy własnoręcznie zbudowanym campervanem. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczynamy naszą nową afrykańską przygodę. Że Marokańczycy jedzą tylko i wyłącznie prawą ręką. Lewa ręka służy do podcierania się. Myślałem, że będziemy totalnie sami, a tu jednak nie. Ktoś tu jeszcze jest. Już jesteśmy umówieni na kręcenie Wantura, więc tą parkę jeszcze będziecie mogli bliżej poznać. No, zapytałem cię chłopaków, was 5, o wodę do, możliwość nalania wody do kampera. Powiedzieli, że nie ma problemu. Cześć, witajcie. Moi drodzy, kolejny odcinek marokańskich przygód Kasi i Łukasza. Jesteśmy pod... nie pod cmentarzem. Tym razem jesteśmy pod czymś lepszym. Jesteśmy pod więzieniem. Spędziliśmy dzisiaj noc pod więzieniem, bo zapukał do nas taki facet wieczorem, jak spaliśmy na takiej fajnej miejscówce na plaży i powiedział, że ta miejscówka jest niebezpieczna, że może nam się coś stać. No i zalecił nam, żebyśmy pojechali do miasta. Więc uciekliśmy z tamtego miejsca, spokojnie odjechaliśmy, zrobiliśmy sobie taki serwis po drodze na stacji benzynowej. Bardzo miło nas ugościli. Pan normalnie mi otworzył toaletę w ogóle i chciał czekać, aż skończę to. No bardzo było to miłe. No a potem wylądowaliśmy w mieście na parkingu, jak się dzisiaj rano okazało, pod więzieniem. Więc czujemy się tutaj bezpiecznie, bardzo pod nadzorem policji i może byśmy tu zostali, gdyby nie to, że wszyscy tu przychodzą sikać dookoła nas, jest po prostu taki kibelek zrobiony z krzaczków i mamy już dość patrzenia na ludzi, którzy się załatwiają, dlatego też jedziemy do miasta Al-Jadida i zabieramy was ze sobą. Zobacz, nagle się zrobiły 3 pasy. 4! I kto jedzie gdzie? Pomimo tego, że świeci słońce, jest chłodno. Jak się wejdzie w cień, to jest zimno, jeszcze jest taki wiatr, tego też w bluzie. Idę zwiedzać cysternę portugalską. Może jakieś pastel de nata będzie, skoro to jest taka portugalska wiocha. No dobra, zostawiam Kasię w wanie. Ona będzie przygotowywać odcinki dla was, montaż filmów. A ja idę zobaczyć tą miejscowość Al-Jadida. Jest to miejscowość z korzeniami portugalskimi, ponieważ Portugalczycy tutaj kiedyś panowali, tu podbili tą miejscowość, założyli tu swoje miasteczko. No i jest tutaj podobno dosyć dużo pozostałości po tych Portugalach. Zobaczymy. Wchodzę właśnie do Cytadeli i od razu duża różnica. Tam jest głośno, tu jest cicho. Moi drodzy, jestem w Cytadeli, z XVI wieku, wybudowanej przez Portugalczyków, którzy na tych tutaj ziemiach kiedyś przez krótki okres swojego życia panowali. Cytadela jest wybudowana na kształcie gwiazdy, no i pełni ona oczywiście funkcje obronne. W środku znajduje się i znajdowało takie malusieńkie, wąskie miasteczko z wąskimi uliczkami, meczet i to, co dziwi tutaj w tym kraju, to kościół. Od razu jak wchodzimy jest budynek, nie przepraszam, tu jest kościół, budynek kościoła, jest to kościół katolicki i jest to pozostałość, pamiątka po, no po Portugalczykach. Nie wiem, czy ten kościół jest otwarty, a wygląda jakby był. To chyba sobie wejdę do środka za chwilę i zobaczę, czy tam coś jeszcze jest. Tak jak myślałem, nie jest tu już odprawiana liturgia, sala kinowa, teatralna, może jakieś przedstawienia. Na pewno nie ma tu już modlitw. Jedną z głównych atrakcji Al-Jadidy są portugalskie cysterny, które pamiętają jeszcze czasy założenia miasta. Niestety, aktualnie są w remoncie i nie można do nich wejść do środka. Więc jeszcze wam pokażę, jak to w środku wygląda. No na zdjęciach niestety. Tam była woda, no podobno niesamowicie to wygląda na żywo, niestety. No jest jak jest, drzwi są kompletnie zamknięte.
Może i nie udało mi się, może gdzieś będzie jakieś okienko. Może gdzieś się tu uda gdzieś zobaczyć to gwinko. Jest taka jedna opcja, ja mam kamerę na wysiężniku. Moment. Może i nie zobaczyłem cysterny, ale zyskałem jednego nowego subskrybenta. One extra. Okay, no problem. Okay. What is your name? NS. NS, nice to meet you. Nice Lucas. To meet you. Nice to meet you. I wish you good luck. Eh? Good luck. Take care. Take care. Bye bye. Dotarłem do chyba głównego punktu tej cytadeli. Jest tutaj bardzo dużo, no dobra, bardzo dużo, 4-5 armat, jakichś starych armat wycelowanych w morze. No dobrze też, że jest za darmo. Jakbym miał zapłacić za tą atrakcję, to bym się, że tak powiem, czuł troszeczkę oszukany. No bo tu naprawdę nie ma nic. Ty, patrzcie się, gdzie ja przyszedłem. Wow, ale jaja. Całkowicie w innym miejscu, a tam nasz kamper zaparkowany jest. No to luks. Ale będziemy obsrany mieć dach. No dobra, to jak tak to wygląda, no to ja w takim razie szukam zejścia na dół i idę z Kaśką na jakieś jedzonko, bo jest już pora obiadowa. Przyszliśmy na tajin, to będzie nasz pierwszy tajin. Ja wiem, że może wam się wydawać, bo oglądacie to już od 3 tygodni naszą przygodę w Maroko, że to po prostu skandal, żebyśmy nie jedli tajina, ale my to nagrywamy w zasadzie co kilka dni, więc dojechaliśmy do Maroko 10 dni temu, ale przez te 10 dni nie mogliśmy znaleźć żadnego tajina, który, no po prostu nigdzie tego nie widzieliśmy. Nie było okazji, żeby to zjeść, więc teraz zobaczyłem dla lokalsów za 2 euro taki talerz będzie. No i spróbujemy. Mamy hariskę, czyli ostry sos. I dużo chleba, jak zwykle. My dostajemy sztućce, ale z tego co słyszałam i widziałam, to Marokańczycy zazwyczaj jedzą rękami albo chlebkiem. Chlebkiem sobie nakładają. My na razie jeszcze będziemy jeść widelcami, ale myślę, że za 3 miesiące już będziemy jeść jak mieszkańcy. Ja tylko dodam, że Marokańczycy jedzą tylko i wyłącznie prawą ręką. Lewa ręka służy do podcierania się, więc lewą ręką nie robi się nic. No więc co my tu mamy? Mamy ziemniaczki na wierzchu. Groszek. O, jest mięsko. Fasolka jakaś. Czy nie fasolka, tylko groszek, marchewka. Bardzo mięciutkie mięsko. Nie wiem z czego. Na pewno to nie jest ze świni. Może to być krowa. Mięciutkie, widzicie? Rozpuszczone. Bo to się bardzo długo. Teraz to spróbuję, ale chcę jeszcze pokazać dół. On jest lekko przypalony. I tak się robi. Zostawia się taki lekko przypalony, wtedy to przypalenie lekkie daje smak. To jest pierwszy ładny zapach dzisiejszego dnia. Wszystkie inne. A teraz dowiemy się, jak smakuje. No genialne. Taka prażonka. Takie coś, co się robi na ognisku, w garnku glinianym zamyka się warzywa, mięsko, boczek. I to właśnie tak smakuje. Zajebiste. Bardzo dobre. Przyszedłem na market warzywny i mówię po cichu, ponieważ chyba teraz wszyscy słuchają jakiegoś kazania albo kogoś. Cały market jest wyciszony, bo leci z głośnika jakieś przemówienie. Piłem miętę.
bo oni piją tą miętę tutejszą. I miałem tylko stówkę w portfelu i zastanawiałem im jednego dirhama, czyli 40 groszy. I zastanawiałem się, czy to będzie wystarczające, czy pan będzie miał wydać ze stówki. No i pokazałem mu tego jednego dirhama, powiedział, że okej, wystarczy. 40 groszy za taką kiść świeżej mięty z korzeniami. I jesteśmy w domu z zakupami. Mamy zrobione zakupy, nie mamy jeszcze napełnionej wody. Musimy sobie ją jeszcze napełnić, ponieważ plan jest następujący. Wyjeżdżamy z Al Jadidy. Miasto nas niespecjalnie urzekło, może byliśmy w złym miejscu, nie wiem. W każdym razie wyjeżdżamy stąd i jedziemy na plażę. Miejsce, gdzie prawdopodobnie już bez problemu będziemy mogli spać na dziko. Miejsce, które polecało nam już sporo osób. Ale nie będę o nim więcej mówić, pokażemy wam to wszystko już za chwilę. A teraz żegnamy się z Al Jadidą, piękną drogą pośród palm. Przepraszam, czy tędy do Sidy? Dobrze jedziemy? No i dobra, zapytałem się chłopaków, chyba z pięciu, o wodę do, możliwość nalania wody do kampera, powiedzi, że nie ma problemu. Ale zobaczcie, kogo my tu mamy. Nie jesteśmy na tym miejscu co sami. Myślałem, że będziemy totalnie sami, a tu jednak nie. Ktoś tu jeszcze jest. Wy ich może jeszcze nie znacie, ale już jesteśmy umówieni na kręcenie Wantura, więc tą parkę jeszcze będziecie mogli bliżej poznać tam w osobnym odcinku, a na razie chodźmy się przywitać. Pokaż, jak to pięknie po prostu Wanda i Persi polscy się prezentują. Moda w Maroko. Tak, wiesz, ludzie się ubrali, chcieli się pokazać, coś zjeść. Pierwszy raz bez dresu. Nie wiedzieli, że tu jedziemy. To przypadkowe ubranie, tak naprawdę ma urodziny dzisiaj, jadą nawet na imprezkę. Tak. Na i pierwszy raz wyszliśmy z dresów, jakby to nie jest normalne, uwierzcie. Nie przejmujcie się. Pięknie wyglądacie. Dziękuję. Jedźcie sobie coś zjeść, a potem się wieczorami spotkam, czyli. No pewnie. Do zobaczenia. Dajo. Pa, pa. Zawsze są fajne te mini cukinki. Są dobre też. Witam was serdecznie w kolejnym dniu. W zasadzie to już dwa dni minęły na tej miejscówce, jak tutaj przyjechaliśmy, ale pierwszy dzień w ogóle nie kręciliśmy. Co prawda na Instagrama trochę i na Reelsy, bo teraz Kaśka robi Reelsy i Shortsy codziennie, więc tam trochę kręciliśmy, więc jeżeli oglądacie nas na Instagramie albo na Shortsach YouTube'owych, to widzieliście, co tu się działo. Zdecydowaliśmy, że zostaniemy tu trochę, bo strasznie nam się spodobało. Bardzo fajna miejscóweczka. Widok jest nieziemski, otoczenie w ogóle jest tutaj taka
taka oaza po prostu spokoju, więc póki nam się woda nie skończy, to będziemy tutaj siedzieć, czyli wydaje mi się jeszcze 1-2 dni. Kaśka, jak widzicie, ćwiczy jogę, a ja będę robił śniadanko. Dobra, van jest wysprzątany, my jesteśmy umyci, odświeżeni i pomyśleliśmy, że skoro te wszystkie warunki są tak sprzyjające, to nagramy van tura i w końcu pokażemy wam, jak właściwie wygląda Eltek po zmianach, po przebudowie. Bazą naszego kampera to jest Volkswagen LT35 z 2002 roku, silnik 2,5 TDI, niezniszczalny samochód, jest w naszym posiadaniu od 5 lat, jeździliśmy nim przez 4 lata, bo przez rok mieliśmy romans z Ducato. Samochód przeszedł gruntowny remont blacharski, został pomalowany Raptorem, takim specjalnym lakierem odpornym na ścieranie. Zamontowaliśmy z tej strony okno kamperowe, mamy też wejście do prądu, jeżeli podłączamy się na kempingu i jeszcze są dwa nowe otwory. Otwór numer 1, tutaj jest wentylator wyciągowy z łazienki. Jest on zamontowany tutaj tak nisko, ponieważ tu już wcześniej była dziura na wentylator nad lodówką w naszej poprzedniej zabudowie. A tutaj jest wlew do wody. Usunę tylko tą kupę. Osła. Tutaj pod spodem mamy taką rurę, którą jeżeli przekręcę, to będzie się wylewać szara woda, czyli taka woda zużyta, bo zbiornik na wodę szarą bodajże o 65 litrów jest zamontowany tutaj za kołem zapasowym. Jak już jesteśmy na tym poziomie, to chciałbym wam jeszcze powiedzieć parę słów na temat zawieszenia pneumatycznego, które zamontowaliśmy w Elteku. Zrobiliśmy to w firmie MTT System w Gliwicach, czyli w tej samej firmie, której montowaliśmy wcześniej do naszego poprzedniego kampera, do Fiata Ducato, takie zawieszenie i ono się nam sprawdziło w tamtym kamperze, dlatego chciałem, żeby w tym kamperze też było. Dlaczego się w ogóle montuje takie zawieszenie? Po to, żeby zwiększyć komfort jazdy przede wszystkim i pomóc sobie przy poziomowaniu kampera, jeżeli stoi na nierównej nawierzchni. Natomiast no, główna zaleta tego zawieszenia pneumatycznego jest taka, że zwiększa się komfort jazdy i auto ma mniejszy przechył na lewą czy prawą stronę w zależności tego, gdzie się skręca. Ja odczuwam dużą różnicę po zamontowaniu tego zawieszenia, bo też te samochody dostawcze i kampery, one po prostu są cały czas doładowane. To w ogóle nie ma tutaj takiej przestrzeni, tylko jest po prostu no, prawie, że na tej oponie, to nadkole. A montując te poduszki, zawsze podnosimy to do góry, dlatego teraz to nie wygląda nawet na doładowane auto, więc jeżeli ktoś ma kampera takiego dużego, doładowanego, alkowe albo coś w tym stylu, dużo sprzętu, to ja bym polecał takie rozwiązanie. Zwłaszcza, że jeżeli się powołacie na podróżowanie, to dostaniecie jeszcze zniżkę. O wszystkich szczegółach nam napiszemy pod spodem, pod filmem. Wystarczy się skontaktować z firmą NTC System. Oni mają tam swoją stację, na której można cały rok zamontować takie zawieszenie. Dodatkowo od niedawna poszerzyli profil swój od serwis kamperów. Można tam sobie naprawić kampera, zamontować trumę, wyciąć okno i zrobić mnóstwo rzeczy związanych z kamperem. Lokalizacja Gliwice, koło autostrady, bardzo blisko, fajne miejsce. Duży garaż, całoroczny, więc jeżeli ktoś z was szuka pomocy przy budowie kampera albo przy serwisowaniu, albo chce zamontować poduszki pneumatyczne, to wysyłamy was do MTT System i pozdrawiamy całą ekipę z Gliwic. Środek naszego domu na Kółkach. Tu, gdzie się znajduje, to jest takie miejsce, w którym jemy i w którym pracujemy. Tutaj w Elteku obracają się nam przednie fotele, dzięki czemu zyskujemy taką fajną przestrzeń. Tutaj jest ławeczka, na której mogą się pomieścić dwie osoby. Mamy też huśtawkę, którą można powiesić tutaj, dzięki czemu mamy kolejne siedzące miejsce. U góry mamy szafki, w których trzymamy takie rzeczy, które potrzebujemy do pracy. Jakieś kabelki, słuchawki i tego typu sprawy. Pod spodem mamy miejsce właśnie na ten akumulator, a także na taki koszyczek, gdzie trzymamy różne rzeczy. On cały czas zmienia swoją funkcję. Rozglądam się, czy to wszystko. Co jeszcze? Tu mamy parapecik, na którym można sobie trzymać rzeczy. Mamy żywe rośliny, które o dziwo jeszcze żyją. To już ich chyba trzeci miesiąc z nami i jeszcze są zielone. Tutaj zamontowaliśmy nasz neon. I tutaj zostawiliśmy też taki panelik, tak jak wspominaliśmy w którymś odcinku. Postanowiliśmy jakby dopełniać, wykańczać tego vana w podróży. Także tutaj są założone żabki
I za niedługo w Maroko kupimy sobie materiał, z którego zrobimy piękne, kolorowe zasłonki, które wykończą to wnętrze. Jeszcze będąc tutaj, o przodzie Wam za dużo nie będę mówić, ale to, co ja bardzo lubię, pojawiło się w Ducato, to są te zasłonki tutaj. Zasłaniamy sobie cały przód, on się wyciemnia, co jest fajne zarówno wieczorem, kiedy nie chcemy być widoczni, ale też często, kiedy zostawiamy Wana na miejscu gdzieś na parkingu, a my idziemy sobie na jakiś spacer czy wycieczkę, też je zasłaniamy, dzięki czemu nikt nam tutaj do środka nie zagląda i tak naprawdę nie wiadomo, co w środku się znajduje. Na z tyłu jest taka moja część, głównie zarządzana przeze mnie. Bardzo duży bagażnik, mamy prawie 2 metry długości, prawie 2 metry szerokości, więc możemy się naprawdę bardzo dużo rzeczy tutaj upchnąć. No i to, co się rzuca w oczy już tutaj na wejściu, no to jest hulajnoga elektryczna. Bardzo się dobrze spisuje to urządzenie w dużych miastach, gdzie trzeba gdzieś tam podjechać po jakieś pieczywko i tak dalej. Mamy też składany rower elektryczny i tam z tyłu jest taka skrzynka z narzędziami. Kasimata do jogi, tam jest też zbiornik na wodę czystą, 100 litrów i pompa zanurzeniowa do środka. Na górze jest walizka z naszymi zimowymi rzeczami, apteczka pierwszej pomocy i deska surfingowa, która się zmieściła tutaj. Tutaj jeszcze jest niewidoczna na pierwszy rzut oka, taka listwa LED-owa, która rozświetla nam to pomieszczenie, jeżeli jest ciemno. A jeszcze tutaj są okna. Często dostajemy pytania odnośnie tych okien i to są okna takie rozsuwane. Nie, które możesz sobie rozsunąć, zasunąć. One są przyciemniane, zrobione w polskiej firmie Demaprop. Z salonu przenosimy się do naszej kuchni, którą wyróżnia bardzo duży blat. I to, co na blacie od razu widać, to jest taka otwierana, modułowa kuchenko z lewozmywak. To jest coś, dzięki czemu bardzo dużo miejsca oszczędzamy, bo może się to stać blatem. A możemy tego używać. Niestety powiem Wam szczerze, że ja nie jestem z tego do końca zadowolona. Bardzo tęsknię za dużym zlewozmywakiem, który mieliśmy w poprzednich vanach i też tęsknię za większą kuchenką gazową. Tutaj no, 2 małe garnki się zmieszczą, ale już duża patelnia i duży garnek niestety nie. Wydaje mi się, że to jest świetne rozwiązanie do kamperów, w których ludzie mieszkają weekendowo, sezonowo i tak dalej. Jeśli się mieszka cały czas w kamperze, to uważam, że jednak fajniej byłoby mieć taką większą przestrzeń i prawdopodobnie za jakiś czas to zmienimy. Co tu jeszcze widać, to te piękne kafelki, które całkiem niedawno zamontowaliśmy i to, za co ja je szczególnie lubię, odkąd się tu pojawiły razem z tą deseczką na stałe, to tutaj, gdzie mamy okno, za zasłonkami mamy także fajny taki schowek, gdzie mieszczą się takie płaskie rzeczy, czy typu deski do krojenia, czy tutaj jest takie coś, na czym ustawiamy talerze, jak są umyte. No i to, co też bardzo lubię, to to, że zamontowaliśmy sobie tutaj takie estetyczne, ładne zasłonki, dzięki którym, jak je zasłonimy, to się tutaj robi całkiem fajnie i przytulnie. Tutaj mała półeczka z przyprawami, żeby je mieć pod ręką, a pod blatem mamy kilka szafek. W tej szafce trzymamy garnki i talerze. W tej szafce w dolnej części mamy 2 kosze na śmieci, jeden na śmieci zmieszane, jeden na plastiki, a u góry jest półka na chemię. I na końcu znajduje się taka wąska szafka, w której mamy 3 półeczki i tam trzymamy zapasy jedzenia, mąki, kasze i tego typu sprawy. I tutaj jeszcze pod łóżkiem mamy też szafkę, w której wozimy m.in. drukarkę i też trzymamy jakieś takie różne rzeczy. No i pozostając jeszcze na zewnątrz, chciałbym Wam pokazać nasz dach, a na dachu znajduje się panel fotowoltaiczny, jeżeli dobrze pamiętam, to 350 W. Na tyle jest dołożone w tym roku okienko, a tam to czarne to jest stary wentylator, który ma funkcję wyciągania na zewnątrz i wywiewania do środka. Pomalowaliśmy go tylko czarną farbą, żeby pasował po prostu do całej tej kolorystyki. A jeżeli chodzi o elektrykę, to może przenieśmy się do środka i w środku Wam powiem więcej o akumulatorach i przetwornicy. Teraz Wam pokażę, co się znajduje pod tą skrzynią. Jest tutaj zdejmowalna gąbeczka, a pod gąbeczką Łukasz tutaj zamontował całą stację elektryczną. Mamy tutaj 2 akumulatory 100 amperogodzin, są to zwykłe AGM-y chińskie. Mamy kontroler solarów MPPT, czyli taki, który ładuje nawet w pochmurne dni. Mamy jeszcze system ładowania akumulatora i zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. Tutaj na ściance jest zamontowana stara, ale działająca przetwornica 1000 W, bardzo niewiele, ale wystarczy na to, żeby podładować nasze laptopy, kamery i cały ten sprzęt, który używamy. Tutaj zrobiłem taką dziurkę i do tej dziurki wkręciłem woltomierz. No i możemy sobie tutaj podglądnąć. Obok są gniazdka zasilające na 220, to górne jest podłączone do przetwornicy, a tamto dolne działa wtedy, kiedy jesteśmy podłączeni do prądu na kempingu. Jako że
ta przetwornica jest dosyć słaba i ma trochę lat, to pomyślałem, że naszą wielomiesięczną podróż do Afryki zabierzemy dodatkowe zabezpieczenie w postaci takiej mobilnej stacji zasilania. Jest to model Delta 2 z firmy EcoFlow, dosyć popularnej na rynku karawaningowym. Jest to stacja zasilania o pojemności 1024 Wh, o mocy 1800 W, czyli jest w stanie zasilić wszystkie nasze sprzęty, które mamy w kamperze, zarówno laptopy, blendery. Dowiedziałem się też, że działa na tej stacji Thermomix oraz ekspresy kapsułkowe, takie ciśnieniowe do kawy. Bardzo fajne urządzenie, bardzo niewielkie, lekkie, 12 kg to waży, poręczne. Do takiego urządzenia można podłączyć 4 normalne wtyczki, czyli laptopy i tak dalej. Można podłączyć zapalniczkę samochodową, a z przodu bardziej popularne USB, 4 wejścia na USB i 2 wejścia na USB-C 100W, czyli bardzo szybko to ładuje. A jeżeli chodzi o samoładowanie tego sprzętu, to można to zrobić na kilka sposobów. Można podłączyć normalnie do prądu gniazdku w hotelu, w restauracji, u znajomych, na kempingu i w 2 godzinki załadować do pełna takie urządzenie. Albo można po prostu podłączyć do paneli fotowoltaicznych, czy to tych, które się ma na swoim dachu, czy też do paneli, które są do wystawienia na zewnątrz. To są takie panele dodatkowe o mocy 400 W i można je kupić razem w zestawie, więc jeżeli będziecie chcieli, to pod spodem, pod tym filmem też wrzucę link bezpośrednio do tego urządzenia. Na pewno część z Was jest ciekawa specyfikacji technicznej, więc będziecie mogli sobie tam poczytać, doczytać te wszystkie informacje. Tutaj znajduje się nasza łazienka, ale żeby ją Wam pokazać, muszę z niej wyjść. To, co widzicie, to z grubsza łazienka i równocześnie kabina prysznicowa. W tym wanie zdecydowaliśmy, że nie będziemy robić instalacji wodnej do łazienki, ani montować bojlera, dlatego aby się umyć, korzystamy z prysznica outdoorowego z Decathlonu. On się nam bardzo fajnie sprawdza, mamy go już kilka lat, także nalewamy do niego ciepłej zimnej wody, zamykamy się i możemy się spokojnie umyć. W łazience mamy oczywiście również kibelek i to, co się pojawiło w tym roku, czego nie mieliśmy wcześniej, to bardzo duża, fajna szafeczka, w której mieszczą się wszystkie nasze kosmetyki. Żeby ta szafka się nie otwierała w czasie jazdy, mamy zamontowane, przyklejone do niej takie zatrzaski specjalne, które można kupić w Ikei. Normalnie w rodzinach kupuje się je, kiedy pojawia się dziecko, aby dziecko nie otwierało szafek. U nas są zamontowane na szafce, żeby van ich nie otworzył. I zasuwane drzwi. Będąc tuż obok, zaproszę Was od razu do naszej sypialni. Tutaj na jej wstępie wykorzystaliśmy kawałek przestrzeni, która została nam właśnie niezabudowana po łazience i mamy tutaj po prostu taką szafę na wiszące rzeczy. Ja mam na górze, Łukasz na dole. Na górze również tutaj znajdują się szafki. Po lewej stronie szafki są moje, po prawej, mojej prawej są Łukasza. Tutaj trzymamy głównie ubrania i takie rzeczy, no powiedzmy prywatne, które trzyma się w szufladkach, jakieś tam swoje pamiętniczki, mówię o mnie, jakieś zapasowe kubeczki, mówię o Łukaszu. I co tu jeszcze mamy? Wykorzystaliśmy te przestrzenie po bokach i mamy tutaj takie małe schowki, tu akurat widzicie bloki do jogi, po mojej prawej jest schowek na piżamę i na książki, także nie musimy ich wozić na półce. Obrazki, z tyłu każdy ma swoją półeczkę, taką podręczną, gdzie mamy na przykład maseczki na oczy, czy wtyczki do uszu, kiedy potrzebujemy ciszy. Dużo więcej dzieje się po stronie Łukasza, bo tutaj mamy mini centrum dowodzenia, mamy stację temperatury i wilgotności oraz mamy włącznik do Webasto, mamy nasz srebrny przycisk za przekroczenie 100 000 subów i przepiękny obraz, który dostaliśmy od Vandal Vana. To, co jeszcze bardzo lubię w tej sypialni, to te zasłonki, które są z tyłu, które odgradzają nas przede wszystkim od drzwi, dzięki czemu jest cieplej, ale które też zasłaniają te drzwi, także gdybyście się nagle znaleźli tylko tu, twarzą tam, to być może nawet nie domyślilibyście się, że jesteście w kamperze. A, i jeszcze jedna fajna rzecz, którą kontynuowaliśmy z Ducato, to jest małe okienko dachowe, które znajduje się tuż nad naszymi głowami. Rano zawsze budzi nas powiew świeżego powietrza i słońce. To tyle. Ten van tour był taki bardzo szybki, ale no chcieliśmy Wam pokazać bez zbędnego rozgadywania się, jak teraz sobie żyjemy. Natomiast narodził się w naszych głowach taki pomysł i dajcie mi znać, co o nim myślicie. Czy chcielibyście taki odcinek, w którym porównujemy te wszystkie rozwiązania, które stosowaliśmy przez ostatnie 3 lata i w którym opowiadamy Wam trochę o tym, co nam się nie sprawdziło i co nam nie wyszło? Łukasz ma całą listę różnych takich niewypałów, także dajcie znać, czy chcecie takie odcinki. Jezu, to jest okropny smród, okropny.
O, zesrało się po prostu. Na ulicach widać hipisów, ludzi w dredach i też widać bardzo dużo przybyszów z całego świata. Ale super, how much is this one? This 150 dirham. Ja nie umiem się targować, ja po prostu nie potrafię się targować z tymi ludźmi. Jest romantycznie tu w tej miejscowości, po prostu się takie amory tutaj się kręcą.